Prosimy panią o przecięcie wstęgi, żeby godnie wejść na tę wystawę, a panowie pani pomogą. Pan burmistrz i pan senator i pan Józef. No trzeba wstęgę przecinać. Najpierw wy. Nożnicy i tak ciut-ciut, nie cały, ciut-ciut. A potem drugi. No, tak Rosja. Nie udało się, ja zobaczę może takie podejście. Gdzie tu? Tak ciut-ciut nie widać nawet. No wobec tego miło tą wystawę przyjąć w Węgorzewie. Ja dotąd, tak? Krzysztofie. A Józef dokończy. No ja się bardzo cieszę, że ta wystawa wzbogaca nasze okolicznościowe Dni Węgorzewa, 440-lecie nadania praw miejskich i wzbogaca nasze obchody. Może w tradycji może. No i Józef, proszę bardzo. Chcę powiedzieć, że nam bardzo przyjemnie, że z takiej małej strony jak Łotwa i z naszej Kraslawy my możemy tu otwierać wystawę swoich artystów, przywieźć to, co dla nas jest najbardziej ważne i miłe. I chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję temu, że 7 lat temu pani Zosia, pani Basia znaleźli nas i teraz my już jesteśmy mieszkańcami. Pani Zosia pokroić i każdemu dać kawałek na pamiątkę tej wstążki. A pani nie będzie... Ja to już niech pan tak skończy. Ale Józef, ja będę trzymał, a ty dni. Tak, panie, żeby to było. Droga do Kraslawia. O, czerwone zdanie. Tak, akurat i nasze bawimy. A panu podniemy. Podniemy najpierw, a potem będziemy się bawić. O! Aplodysmenty. Zapraszamy na wystawę. Proszę, najpierw pani Dajga poprowadzi nas. I prowadzi. Dajga, jak to lepsze, jest kurta. Czy ktoś jest zainteresowany aukcją? A, to jest stary teraz. No tak. Myślimy, że pani mając opyt w oformieniu wystawy, to jest dla nas. Proszę państwa, pamiątki z wystawy, jeśli ktoś sobie życzy po 2 złote, to dobry początek. W naszym miejscu, w naszym drogim miejscu współpracy naszej, tam gdzie znajduje spokój duszy Polacy naszego kraju. Chcę powiedzieć z tego, że już drugi raz prowadzimy festiwal pod hasłem Śladami kultury polskiej na Łotwie. I tu zawsze uczestniczył u nas chór Ojczyzna, zawsze uczestniczył, zapraszamy swoich kolegów, rodaków. I nam bardzo miło,
ta niespodzianka, że dzisiaj burmistrz z nami, bo dzisiaj poseł z nami, to bardzo chcieli podziękować tej możliwości, że chór ojczyzna może jechać do nas i śpiewać i prowadzić imprezę. I cały czas w kościele śpiewa biskup. Biskup nie myślał, że tak, to u nas zawsze biskup przyjeżdża na święte Donata. I biskup jeszcze chciał zdjęcie zrobić wspólne, żeby razem z chórą, z orkiestrami, z zespołami Polski. Ale że mamy już inny program i już chóry pojechali, a impreza skończyła o 15:00, święte Donata. I w tej chwili biskup chciał coś to. Jego spotkanie mieszkańców. Spotkanie z ludźmi, którzy w życiu nie byli na Polski, ale liczy się Polakami. Spotkanie z ludźmi, którzy to jest jak dopomoc naszym ludziom, żeby oni czuwali tej polskości, którą otrzymali tam u nas. I od teraz to nasza odpowiedź i wdzięczność od naszego burmistrza. On zorganizował tej możliwości, żeby my mogli to przywieźć. I bardzo wielkie podziękowanie wszystkim władzom, które tu jest, za to, co mamy możliwość słuchać polska mowa, polskie piosenki, które dla nas jest z krwi i kości. I mamy możliwość dzisiaj opowiadać o swojej ziemi, to na naszej Łotwie. I bardzo, bardzo chcemy podziękować. Dajga! A gdzie Dajka? Ja chciałbym poprosić, żeby ty wróciła te kwiatki panu burmistrzu, panu senatorowi. Proszę tu. Ja już mam. A to jeszcze to na Dajki. Proszę, idź. Proszę. Ja też już mam. Tak. I przewodniczący wspólnoty polskiej naszej samej operacji. Dziękuję bardzo. A ja złoty, Tak. Nasi kochani przyjaciele, którzy u nas byli, pan prowadził święto w zeszłym roku u nas. A my razem dziękuję. Jedna семья. Każdemu. I na pewno pani Basia, Zosia, z których zaczęła się nasze wszystko współpraca. Dziękuję. I pani. Ja nie jestem. Która? Pani, która zawsze nas tu czekają, która nas ochroni, która nas spotkała tu. Od całego serca proszę wybrać nasze artystki, tego anioła. Dziękuję. I to zawsze będzie, cały czas, kiedy będzie wystawa, to jest wchodny bilet, jak to nazywa się. Można kupić i zostawić dla siebie. A pani Stasia będzie się opiekowała wystawą przez cały czas otwarcia, także do 24 codziennie od godziny 11 do 15 wystawa będzie otwarta. Jeśli będzie zainteresowanie, a jeszcze nie pojedzie do Olsztyna wystawa, to może przedłużymy troszkę, jeśli ksiądz proboszcz pozwoli nam tu okupować tę salę, ale nie robią żadnych trudności, jesteśmy bardzo zadowoleni. To o, zapraszamy. Dlaczego nie powiedziała przed mszą świętą? No właśnie, to jest niedopatrzenie. To nie szkodzi, wszystko dobrze. Ale organista miał śpiewać. I śpiewał? Śpiewał, podobno śpiewał, to nie wszyscy rozumieli o co. Bo ja wczoraj zachodziłam kilka razy, ale tak, bo i po drzewie, i coś jeszcze, nikogo nie było. A już o tym wieczorem już wstydnie było nachodzić o tej porze. Ale bardzo się cieszymy, dziękujemy za tą salkę. Proszę zobaczyć, jak to pięknie wygląda. No, i tam z drugiej strony też. Z drugiej strony. A gdzie jest nasza autorka? Przedstawić. Pani jest tutaj fajna. Witam serdecznie. Bardzo miło pani się zobaczyć. Tak. Pani Dajga, Pani Dajga wczoraj miała urodziny. Pani ma robi takie piękne, ale rzeczy, ale może coś tam tego. I jest prośba, żeby pani opowiedziała o sobie, żeby wyskazali, że to nie było niezwykle słowo. Józef może potem, a Józef będzie tłumaczył. A ktoś chciał skończyć?
пришла здесь. Спасибо, спасибо, хорошая. Дайка, ну, варбутка, ты варкрымский, 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 варкрымский. Да, я очень рада, что вы пришли, потому что хотелось привезти вот какое-то лето вам, какое-то тепло, какой-то час моего творчества, потому что я этим живу, я этим дышу. И мне было бы очень радостно, если времени от времени за несколько этих дней кто-то пришел бы, посмотрел бы еще из ваших каких-то друзей, потому что это как будто, вы знаете, несет вот эту такую позитивную энергию. Это мы можем говорить на языке искусства с вами молча. Это диалог вместе с вами мне очень тоже важен. Для меня это полная такая гармония. Счастье какое-то огромное. Большое спасибо, что вы пришли. Из разных таких миров люди тоже, да. Ну, большое спасибо. Разные поколения, разные люди, которые читали. Pani Dalia uprawia wiele, wiele dziedzin, a to jest jedna z nich. Tutaj mamy batiki na oknie i gobeliny, a pani zajmuje się ceramiką, rysuje przepiękne, uwaga panie, przepiękne dzianiny robi do ubiorów, niepowtarzalne, każda osobna. Było pytanie. Dla pani teraz. Pani Dajko, było pytanie, czy pani w ogóle sprzedaje swoje prace? Czy przywiozła tutaj? Przywiozła przydać, tak, dlatego to można kupić. A na pewno, że my nie przywieźli ubranie, które pani ma jedno dla siebie, tylko tak. Ale to mają 50 komplektów. My tego, to już inna wystawa będzie. Kiedyś to będzie ty, jak to, żeby tam, na pewno coś innego tam trzeba robić. A na zawsze te rękami lion, wełna, bawełna. Ja dzielę kukły, to że sama. I bardzo lalki robią pani. Ляльки, дальки дуже. Пані ляльки в Германії, в Німцях, займіли гран-при, як то є приз, гран-при, для того, що ляльки дуже допомагають дітям, які неповноправні, неповносправні. І взрослим, які мають проблеми духовні, які мають. І з тими ляльками вони мовлять, з тими ляльками вони бавляться. Вони улыбаються, вони починають розмовляти. Вони самі починають цим. Якби від сна дійшли люди, коли споткалися з панськими ляльками. Пані мала виставу в Іспанії. Так, огромна така радість, якраз коли так можеш допомогти людям, які якраз даже не умея ничего, они начинают сами каким-то образом уходить в образ, душу свою открывает. Przeżyła pani ten kontakt z niepełnosprawnymi ludźmi, którzy widzieli, żeby i którzy od początku stali tworzyć. Coś to robić, coś to myśleć, coś to wymyślić. I dlatego, że pani miała ten sens. Ляльки ми привозили, то було 2 лята тому, напевно, або 3. Так, так. І теж були тут на. Теж були вистави, трохи ляльок було. Але оглядайте панство, а там на столику коло окна лежить książka пам'яткова, якби хтось хотів щось нівого там Я не знаю, что это.